Szanowni Państwo, pozwolę sobie zacząć nie od historii, ale jakby trochę nawiązując do naszego poprzedniego cyklu, do myśli, do refleksji politycznej o znaczeniu tej cnoty, którą dzisiaj mamy analizować w historii, a mianowicie cnoty odwagi. Zanim pojawi się pojęcie czterech cnót kardynalnych, a pojawi się ono już w starożytnej. Grecji, właściwie podniesione potem przez chrześcijaństwo, przez świętego Tomasza, a wśród nich poczesne miejsce zajmująca cnota męstwa, którą można w uproszczeniu oddać także słowem odwaga. To pojęcie przecież jest stare jak ludzkość, starsze od nazwania go cnotą, jest pewnego rodzaju dyspozycją, dyspozycją, którą Wykazujemy w obronie swojego gniazda, swojego domu. I w literaturze jeszcze przedfilozoficznej, pierwszy piękny wzór tak rozumianej odwagi, daje przecież epos Homera, iliada i sylwetka, do której nawiążę po dwudziestu. Ponad 27 wiekach, Zbigniew Herbert w swoim przesłaniu pana Kogito, y, mówiąc o sylwetce Hektora. Tak, obrońca Troi jest pierwszym, jeżeli można tak powiedzieć, czy jednym z pierwszych, bo, bo może dałoby się wskazać we wcześniejszych eposach jeszcze ze Środkowego Wschodu ten wzór odwagi w obronie własnego domu, własnego gniazda, cnoty męstwa wykazanej w tej obronie. Inne przykłady dałoby się wskazać, ale Hektor jest tutaj dobrym i często wracającym w naszej historii przykładem. Pamiętamy ten symbol Hektora Kamienieckiego, pułkownika Wołodyjowskiego i tego historycznego, i tego napoły mitycznego stworzonego przez Henryka Sienkiewicza. Kiedy zastanowić się nad sensem postawy Hektora, nad tym, dlaczego on jest symbolem odwagi, on, a nie Achilles, z którego ręki poległ. Achilles jest lepszym wojownikiem, skuteczniejszym, bardziej zabójczym. Ale to nie on, ale Hektor jest symbolem cnoty męstwa. Dlaczego? Myślę, że są dwa powody, które łatwo wskazać. Pierwsze to Hektor broni swojego domu, broni swojej ojczyzny, broni swojego kraju. Achilles jest najeźdźcą, choć służy też. W swoim przekonaniu słusznej sprawie, bo przecież chodzi o porwaną przez księcia trojańskiego Helenę Grecką. Ale niewątpliwie Hektor broni swojego domu. a Achilles jest jednym z najważniejszych uczestników armii oblegającej Troje. Jest drugi oprócz obronnej postawy wobec własnego domu aspekt, który definiuje cnotę. Odwagi, męstwa, jeszcze tak nie nazwaną. Tym drugim aspektem jest przezwyciężenie strachu przed silniejszym, bo Achilles jest silniejszy. Hektor o tym wie, że Achilles z nim prawie na pewno wygra, i dlatego ucieka przed Achillesem w pierwszym odruchu, kiedy ma stanąć do walki. Ucieka, ale w pewnym momencie się zatrzymuje. Staje do walki. Właśnie na tym polega odwaga, stanąć, zatrzymać się w odruchu ucieczki, stanąć do walki, nawet jeśli przeciwnik jest silniejszy. I to jest właśnie ten przykład, który zostawia, przekazuje następnym pokoleniom. Już pewnie około 100 tych pokoleń się nazbierało kolejnych czytelników Iliady, Homer. Ale. Filozoficzny namysł nad odwagą, który będzie nam potrzebny, żebyśmy potem zastanawiali się nad ko kolejnymi jej przykładami, wcieleniami w polskiej historii, rozpoczyna się tak jak większość wątków filozoficznych w myśli europejskiej od Platona. Tu akurat tym początkiem jest wczesny dialog Platona-Laches, w którym spotykają się strategzy, wodzowie greccy, właśnie Laches i bardziej znany, mądrzejszy, i jednocześnie bardziej nieszczęśliwy od dla Historyczni wodzowie ateńscy w wojnie prowadzonej przeciwko Sparcie na początku V wieku przed, znaczy na końcu V wieku przed Chrystusem. Oczywiście uczestniczy w tej rozmowie między innymi także Sokrates. Istota rozważań prowadzonych w Lachesie dotyczy właśnie męstwa. Na czym polega męstwo, odwaga? Odrzucane są jakby kolejne jej znaczenia. W takim najprostszym fizycznym znaczeniu można powiedzieć, odważny może być lew czy niedźwiedź. Ale tu chodzi o coś więcej. Cnota męstwa wiąże się ze świadomym podjęciem ryzyka w starciu, w którym nie chodzi tylko. O zderzenie sił. Chodzi także o zderzenie racji. I jakby rozwijając te rozważania o męstwie, Platon stwierdza najpierw, iż mężny jest dopiero ten, który nie ma zupełnej pewności wygranej, a jednak gotów jest do wytrwania i do walki. Kto jednak nie ma pewności wygranej, a gotów jest walczyć, ten może wydawać się. Zwraca uwagę tłumacz dialogu Laches Witwicki, ten może zdawać się nierozsądny. No właśnie po co? Czy, czy taka odwaga, kiedy ryzykujemy starcie z silniejszym, jest rozsądna? Ktoś może powiedzieć to głupota. I dzisiaj słyszymy często powtarzający się głos w odniesieniu do rozmaitych zjawisk w naszej historii postaw, że są one równoznaczne po prostu z głupotą, a głupota zostaje nazwana dosadniej, mocniej i zbrodnią. To jest poważne oskarżenie, nad którym trzeba się także poważnie zastanowić. Odpowiedź wcale nie jest łatwa. Platon stawia jednocześnie, a właściwie w rozwoju swojego dialogów myśl, którą równolegle w innym dialogu w Gorgiaszu a później w państwie rozwija, a mianowicie, że to czego powinniśmy się obawiać, to czego nie powinniśmy usuwać w naszej odwadze, w naszym męstwie, to jest obawa przed krzywdzeniem innych. To jest jedyna rzecz, której powinniśmy się bać. Nie powinniśmy krzywdzić innych. Raczej należy pogodzić się z krzywdą, którą inni nam zadadzą, niż niesprawiedliwie zadać krzywdę drugiemu. Taki trudny, wysoki ideał stawia Platon, rozwija w swoich dialogach. A w dialogu Laches spaja jakby to wysokie wymaganie etyczne z tą naturalną dyspozycją odwagi, stwierdzając, że odważny jest ten, który broni. Swoich przekonań, swojego stanowiska opartego na rozpoznaniu, trafnym rozpoznaniu porządku moralnego. Na tym polega cnota męstwa. Z tego punktu widzenia, Platon odmówiłby cnoty męstwa żołnierzom SS. Niewątpliwie bardzo odważnym, wielokrotnie bardzo odważnym, potrafiącym w takim świeckim sensie prawda, nie filozoficznym sensie tego słowa. Przecież ci żołnierze potrafili stawić czoła czasem wielokrotnie silniejszym oddziałom przeciwnika, czy była to Armia Czerwona, czy żołnierze wietnamscy w Dien Bien Phu, bo tam po raz ostatni w 54 roku właściwie jednostki SS, już nie pod sztandarami SS, toczyły swoją wielką bitwę. Ale to nie wystarczy stwierdza Platon tego rodzaju odwaga stanięcia przeciwko silniejszemu trzeba jeszcze rozeznać moralny ład w którym stajemy po stronie dobra I jednocześnie w rozwoju dialogu przypomina Sokrates Nikiaszowi że nie możemy nigdy zapominać o tym że doskonałe rozeznanie porządku moralnego ma tylko bóg My możemy tylko próbować naśladować, zbliżać się. To jest przestroga, oczywiście, dana nam przed pychą, bo odwaga, jeżeli mamy ku niej dyspozycję, łatwo może prowadzić do pychy w połączeniu z przekonaniem o absolutnej pewności własnych racji. Musimy pamiętać, że możemy nie do końca doskonale rozpoznać ten ład moralny. Chcemy. Go rozpoznać, staramy się go rozpoznać, ale zawsze musimy zawierzyć Bogu ostatecznie w to rozpoznanie. Podsumowując te rozważania, przy których nie chcę zostać za długo, żebyśmy nie uciekli od polskiej historii, bo to nie jest moim zamiarem, chcę zacytować najbardziej zwięzłe podsumowanie nauki Platona z dialogu Laches, dotyczącej. Cnoty męstwa. Odważnym nazywa się nie ten, który nie boi się niebezpieczeństwa, tylko ten, który mimo niebezpieczeństwa, chociaż sobie z niego zdaje sprawę i nawet mimo strachu, potrafi mu stawić czoło i robić co do niego należy. Słyszycie to Państwo: robić co do niego należy, mimo strachu. Czyli zachowałam się jak trzeba. O to chodzi, to najprostsze hasło przekazane przez Danutę Siedzikównę, skazaną na karę śmierci, jej babci, która wychowała ją w pewnym porządku moralnym, odzwierciedlają istotę odwagi zachować się jak trzeba. Bo to, że stawimy, że żołnierze SS powiedzmy, że zostanę przy tym przykładzie potrafią odważnie stawić czoła przeważającemu przeciwnikowi. Nie jest zachowaniem jak trzeba, jeżeli opowiedzieli się po stronie zła, jeżeli bronią złej sprawy, jeżeli służą zniewoleniu, zabijaniu, krzywdzeniu innych. Danuta siedzikówna zachowała się jak trzeba, spełniła ten platoński ideał odwagi w najtrudniejszej sytuacji, bo zagrożonej bezpośrednio śmiercią. I to śmiercią bardzo młodego, zaczynającego się dopiero życia. Otóż. Platon w następnych swoich dialogach, a w szczególności w dialogu Państwo, rozwija koncepcję jeszcze dodatkowej formy odwagi, a mianowicie odwagi cywilnej. Bo nie każda odwaga, nie każda forma odwagi męstwa musi przejawiać się w postaci militarnej, z bronią w ręku albo zagrożeniem bronią. Ale bardzo ważną formą odwagi jest właśnie ta odwaga, którą nazywamy odwagą cywilną, to jest odwaga wytrwałości, jak to można by omówić za państwem Platona, w obronie przekonań, wiary w te przekonania, których nabyliśmy w drodze wychowania, w drodze wprowadzania w ten ład moralny, który łączy nas ze wspólnotą, rozróżniania dobra i zła. Ze wspólnotą rodziny, ze wspólnotą ojczyzny, ze wspólnotą naszej polis, naszego państwa. I stwierdza Platon bardzo trafnie, że próbą takiej odwagi cywilnej nie jest tylko strach, że nie tylko musimy pokonać strach, ale musimy także przezwyciężyć próbę w tej wytrwałości stania przy Naszych przekonaniach musimy przezwyciężyć próbę wszelkich emocji, także przyjemności. Jeżeli przyjemność postawimy na pierwszym miejscu, to odłożymy odwagę trwania przy swoich przekonaniach, wybierzemy coś lżejszego, łatwiejszego, przyjemniejszego. Coś, ku czemu kierować nas będzie nie moralna. Można powiedzieć, struktura naszych przekonań, ale nasza rządza, rządza przyjemności. I to myślę, przyda nam się pod koniec naszych rozważań, kiedy będziemy współcześnie rozważali formę odwagi w Polsce, w Europie, na świecie w sobie. Ale jeszcze tylko. Dwa przykłady z historii, jeżeli można tak powiedzieć, filozofii, i na tym zakończę ten bardzo króciutki przegląd, wprowadzający nas do historii Polski. Otóż trzeba na pewno wspomnieć o refleksji świętego Tomasza Zakwinu, który inaczej niż na przykład święty Augustyn, który nie uważał odwagi za cnotę chrześcijańską, to jest ta cnota, która należy do państwa ziemskiego, a nie do państwa bożego u świętego Augustyna. Święty św. Tomasz w swojej sumie teologicznej odwagę czy męstwo, raczej na, tak należałoby przetłumaczyć jego łacińską formułę, stawia jako trzecią wśród czterech cnót kardynalnych po roztropności, po sprawiedliwości, a przed umiarkowaniem. Jest więc trzecią z czterech cnót kardynalnych. Ta cnota jednoznacznie podkreśla interpretację chrześcijańską święty Tomasz: nie ma charakteru cnoty naturalnej, odwagi wykazywanej no, w ataku, w polu bitwy, w najeździe. Podkreśla święty Tomasz charakter defensywny tej cnoty męstwa. Mamy wytrwać w sytuacji zagrożenia tego systemu wartości który chcemy bronić. Mamy bronić tego systemu, a nie mamy atakować, podbijać. Oczywiście jest w tym zawarta w spotkaniu cnoty odwagi z chrześcijańską perspektywą, jest zawarta pewna szczególna dwoistość czy napięcie można by tak powiedzieć które jest także bardzo ważne w naszej historii dlatego to nie są może zupełnie oderwane wbrew państwa obawom rozważania a mianowicie jak pogodzić to założenie defensywnego charakteru cnoty wytrwania bardzo ściśle związanego z tym doświadczeniem odwagi w obronie własnego domu prawda z wpisanym w chrześcijaństwo zadaniem misji Widać, że to jest jakiś problem no, wczoraj, czy wczoraj czy przedwczoraj. Papież Franciszek, goszcząc z wizytą w Azerbejdżanie, potępił właściwie prozelityzm. No i jest to bardzo, powiedziałbym, ryzykowne stwierdzenie. Można przedstawić, Szereg argumentów za zdaniem papieża Franciszka, i można uznać to stanowisko za bardzo wątpliwe, bo jak to chrześcijanie nie mają prawa nawracać innych na wiarę, którą uważamy za prawdziwą, a więc to zadanie misji chrześcijańskiej, szerzenia prawdziwej wiary, która otwiera drogę do zbawienia, jest jednocześnie wpisane. W kwestię odwagi, jaką musimy rozważać od przyjęcia przez księcia mieszka chrztu w naszej historii. Zaraz zobaczymy, jak ta kwestia będzie się rzeczywiście w szczegółach naszej historii przejawiała. Ale ostatni przykład, który chciałem z filozoficznej refleksji nad odwagą, bardzo króciutko i powierzchownie tylko poruszyć. To jest już XIX-wieczna refleksja Fryderyka Niczego z jego Poza dobrem i złem. Tam Nicze rozważając, porównując moralność niewolnika i pana, sławi odwagę transgresji, czyli przekroczenia barier, przekraczania norm. Norm, które obowiązują niewolników, niewolników np. chrześcijańskiej moralności nad człowiek nie krępuje się tymi normami, które po to zostały stworzone, uważanicze, żeby właśnie nad człowieka żeby silniejszą wyjątkową jednostkę skrępować. Przewartościowanie wszystkich wartości możemy sławić zabijanie słabych przez silnego. Powrót w pewnym sensie to jest uproszczenie, ale jednak uproszczenie, które da się obronić. Powrót do, tej moralności, którą odrzucił Platon, to znaczy do moralności Gorgiasza, Protagorasa, to znaczy tych, którzy mówią, jestem silniejszy, to mam prawo narzucić swoje normy, swoją wolę słabszym. I to jest odwaga transgresji, która dzisiaj zwycięża w hasłach prawa do zabijania najsłabszych. Te normy nas nie obowiązują my mamy prawo decydować o tym kogo zabijemy i kiedy zabijemy i jak zabijemy przecież o to chodzi w tych manifestacjach które odbywają się odbywały się w dniu wczorajszym wróćmy po tym krótkim rozważeniu kilku różnych interpretacji odwagi czy szerzej i głębiej cnoty męstwa od razu na wszelki wypadek dodam, że cnota męstwa nie jest bynajmniej wyłączną cnotą męskiego rodu. Czasem częściej można ją spotkać w piękniejszej połowie ludzkości i także w polskiej historii się to zdarzało. Niekoniecznie w proporcjach, które by sprzyjały stronie męskiej. Ale cnota tak nazywana cnotą męstwa w naszą historię wkracza w momencie kiedy ta historia się zaczyna ona się zaczyna w sposób pisany w roku 963 jak o tym już miałem przyjemność w tym gronie a w każdym razie tutaj kiedyś mówić to jest zapiska mnicha widokinda z nowej korbei z 963 roku, pierwsza zapiska, w której pojawia się nazwisko czy imię mieszka, w której skojarzony jest ten kraj jednoznacznie już istniejący, już działający, już walczący. Ten kraj broni się przed najazdem z zachodu. I przegrywa. Walczy i przegrywa w 963 roku pierwszą swoją walkę o obronę własnego domu. Dom nie jest stracony, ale jest zagrożony. Odwaga militarna wykazana wtedy okazała się niewystarczająca. Ta odwaga homerycka. Potrzebna była odwaga, którą miał w sobie książę Mieszko, decydując się przyjąć nową wiarę. To była wielka odwaga złamać sposób myślenia, sposób wierzenia swoich przodków, swojej wspólnoty. I wybrać nową wiarę, chrześcijaństwo, jako lepszą, otwierającą indywidualnie drogę do wieczności, ale także otwierającą szansę, lepszą szansę obrony tej ziemskiej, politycznej wspólnocie, na której czele stał Mieszko. To była wielka odwaga i wielkie ryzyko, ale ryzyko, które się opłaciło, bo już w 1967 roku mamy kolejną zapiskę Kinda z Nowej Korbei który mówi o wielkim zwycięstwie Mieszka, odniesionym nad tymi samymi przeciwnikami, którzy pokonali go 4 lata wcześniej. Nas jednakże interesuje, myślę, dla pewnego schematu, który pozwoli nam w prostszy sposób rozważać 1050-letnią historię Polski pod kątem występowania w niej w różnych formach i postaciach cnoty, odwagi, męstwa. Nam mm, wystarczy, i chyba musimy się do tego ograniczyć, podkreślenie dwóch podstawowych form występowania odwagi na początku historii Polski. Pierwsza to jest ta homerycka, instynktowna, która nie wymagała jeszcze chrześcijaństwa. Bronimy swojego domu. Kiedy nie ma tej cnoty, kiedy nie ma odwagi, kiedy zwycięża strach i zwycięża instynkt ucieczki, to wyobraźmy sobie Iliadę której Hektor ostatecznie ucieka przed Achillesem. Wybiera, powiedzmy, jakąś emigrację, żeby nie zetrzeć się z przeciwnikiem, który może go pokonać. Być może przeżyłby Hektor. Troja byłaby zdobyta no bo skoro obrońca najsilniejszy, najdzielniejszy uciekł, to przecież miasto na pewno by padło łupem Greków. Gdyby w polskiej historii wybierano ucieczkę od początku zamiast walki, to nie byłoby Polski, nie byłoby domu polskiego. I tak jest z każdym domem. Jeżeli nie jesteśmy gotowi go bronić, to nie ma tego domu. Nie jesteśmy nomadami, a w każdym razie nasza wspólnota polityczna nie może mieć charakteru nomadycznego. Oczywiście bardzo ważną rolę w naszej historii odgrywają emigracje polityczne, które są rodzajem protestu przeciwko zniewoleniu ojczyzny, domu rodzinnego, ale ostatecznie zawsze ich celem jest powrót do tego domu, jego obrona za pośrednictwem emigracji, jak o tym będziemy mówili. Celem nie jest ucieczka. Ale dzisiaj wiemy, że bardzo. Często ta postawa jest nazywana, postawa ucieczki, jedyną racjonalną. Mówiłem już o tym, ale powtórzę, bo to było rzeczywiście uderzające zjawisko. 2014 rok, agresja rosyjska na Ukrainę Wschodnią i rozważania naszych mediów, także tych wielkich elektronicznych, głównych tygodników. Nad tym, co będzie, jak wojna dojdzie do nas, ta agresja rosyjska dojdzie do nas. Przetaczała się wtedy taka fala dyskusji i głosy celebrytów, którzy mówią, że jedyną, jedynym rozsądnym zachowaniem będzie ucieczka. Prawda? Bardzo wpływowy polityk i finansista, jednocześnie mówi, że on się wybierze do Nowej Zelandii, no bo ma środki na to, prawda? to jest dość daleko tak daleko, jak można uciec stąd inni celebryci, nie tak bogaci, ogólnie rzecz biorąc mówią po prostu o tym, że trzeba uciekać z takiego kraju, który jest zagrożony. I tyle. Broń Boże, bronić. Tylko głupek zostanie się bronić. Oczywiście, gdyby taka postawa była wybierana od początku, żaden z tych ludzi nie mówiłby po polsku i żaden z tych ludzi by się nie narodził. Z całą pewnością, bo tylko dzięki obronie pewnej wspólnoty politycznej, taka nie inaczej, poukładały się nasze losy, że geny naszych rodziców, dziadków, pradziadków mogły się szczęśliwie połączyć i w efekcie my dzisiaj tutaj możemy się spotkać. Oczywiście, gdyby wybierano od początku instynkt ucieczki, być może spotykaliby się na tym miejscu jacyś inni ludzie, którzy się nie narodzili w istocie rzeczywistego przebiegu historii wskutek. Rzeczywistego przebiegu historii. Ale ci ludzie na pewno nie mówiliby po polsku, na pewno nie powstałaby polska kultura. Byłoby coś innego. Jeżeli cenimy to, że mówimy w tym języku, jeżeli cenimy to, co kultura polska przenosi, jeżeli cenimy ten dom, który wyraża się nie tylko w czterech ścianach naszego mieszkania, ale w tym otoczeniu kulturowym, które tutaj nad Wisłą, Wartą, Sanem zostało stworzone przez tysiąc lat, to Musimy uszanować cnotę odwagi, przezwyciężać w sobie chęć ucieczki. Czy to wystarczy w naszej historii? Otóż, w naszej historii bardzo szybko pojawia się druga, bardziej ambitna, jeżeli można tak powiedzieć, forma odwagi. Wprowadza ją do naszych dziejów przybysz z zewnątrz, który nosi szczególne imię, Wojciech. To znaczy ten, który cieszy, inspiruje wojów, wojsko. Taki jest źródło słów imienia Wojciech. Ten, który jest inspiracją dla wojów. Nie chodzi oczywiście o wojów z włócznią w ręku, czy z mieczem, czy z toporem, ale chodzi o wojów ducha, którzy odważą się bez miecza, bez włóczni, pójść do obcych, silniejszych, nieść im misję. Misję chrześcijańską. Polska, przez swoje położenie geokulturowe, georeligijne, geocywilizacyjne, można by tak powiedzieć, znajduje się na granicy u początków swojej historii, przez dużą część swojej historii, niemal przez całą swoją historię na granicy kultur, cywilizacji, religii. I stąd właśnie wpisanie w naszą historię. Odwagi misji szerzenia pewnego porządku moralnego, który wpisany jest w chrześcijaństwo. I znów sama obrona polskiego domu byłaby niewystarczająca do tego, żeby nasza kultura, żeby nasza tożsamość zbudowana została w ciągu następnego tysiąca pięćdziesięciu lat w taki sposób, w jaki znamy ją dzisiaj, w jaki ona nas uformowała. Od początku niemal naszej historii formuje ją także idea misji, wielka idea misji, której wiele narodów nie ma w tym stopniu, bo są inaczej położone, może bezpieczniej żyją, albo do nich ta idea misji nie dotarła, nie musiała, ale w naszą historię jest wpisana od świętego Wojciecha i pamiętajmy to, co przypominam w pierwszym tomie dziejów Polski. Że sama nazwa polska pojawia się po raz pierwszy właśnie w kontekście tej misji, w słowach włożonych w usta Świętemu Wojciechowi przez jego pierwszego biografa, Świętego Bruno na Skwerfurtu, w roku tysięcznym, a więc zaledwie trzy lata po męczeńskiej śmierci Świętego Wojciecha z rąk pogańskich Prusów, kiedy po wysłuchaniu relacji naocznego świadka tej śmierci, który zdołał zbiec brata świętego Wojciecha, Bruno z kwerfurtu na Wzgórzu Awentyńskim w Rzymie, spisując trzy lata po tym tragicznym wydarzeniu, czy szczęśliwie tragicznym wydarzeniu, czy tragicznie szczęśliwym, bardzo różnie można to określić, mówię o męczeństwie świętego Wojciecha, napisał tak te słowa Świętego Wojciecha. Z pobliskiego kraju Polan, nad którym sprawuje rządy chrześcijańskie książe Bolesław, przychodzę do Was dla Waszego Zbawienia. Terra Polanorum, Ziemia Polan. Pierwszy raz padają te słowa w jakiejkolwiek kronice. Nikt nigdy wcześniej nie zapisał tej nazwy. Samo pojęcie Polski wiąże się zatem z tą ideą misji wyjścia poza Polskę, wyjścia dla Was. Do Was, dla Waszego Zbawienia. Ta misja jest więc od początku w naszych dziejach czymś niesłychanie ważnym. Zobaczymy, jak te dwie formy odwagi męstwa w naszej historii przeplatają się, jak się ze sobą łączą. Najpierw zwróćmy uwagę na te szczególnie głęboko utrwalone w naszej pamięci historycznej i powtarzane potem w kolejnych nawiązaniach wzory męstwa w obronie własnego domu to jest najpierw oczywiście obrona Niemczy z 1017 roku trwała trzecia odsłona wojny księcia Bolesława Chrobrego z królem niemieckim cesarzem Henrykiem II wielkiej wojny w której Henryk II postanowił ostatecznie rozprawić się z niepokornym władcą kraju Polan i podjął w 1017 roku ekspedycję generalną, która miała zdławić ostatecznie ten obronny wysiłek księcia Bolesława. I wtedy właśnie pojawia się ten heroizm, odwaga obrońców Niemczy, grodu. Na Śląsku, który zatrzymał siły cesarza na trzy tygodnie, zatrzymał na tyle skutecznie, że cała wyprawa się nie udała. I nikt lepiej istoty męstwa obrońców Niemczy nie oddał niż niemiecki kronikarz, towarzyszący całym sercem i sympatią, naoczny świadek tych wydarzeń, królowi niemieckiemu. Kronikarz Titmar, który opisał to tak: Nigdy nie słyszałem o oblężonych, którzy by z większą od nich wytrwałością, Wytrwałość to inna nazwa męstwa, odwagi dla Platona, dla świętego Tomasza. A więc nigdy nie słyszałem oblężonych, którzy by z większą od nich wytrwałością i bardziej przezorną zaradnością zabiegali o swoją obronę. Naprzeciw pogan, bo tak się złożyło, bardzo niefortunnie można powiedzieć z punktu widzenia świętego potem cesarza Henryka II, że za sojuszników przeciwko polskiemu Chrześcijańskiemu księciu wybrał sobie pogańskich luciców. Otóż naprzeciw pogan, luciców, obrońcy wznieśli Krzyż Święty w nadziei, iż pokonają ich z jego pomocą. Gdy zdarzyło im się coś pomyślnego, nie wykrzykiwali nigdy z radości, ale i niepowodzenia również nie ujawniali przez wylewne skargi. Po prostu no wzór można powiedzieć stoickiej odwagi. Nie cieszą się przesadnie, histerycznie, nie wołają ura, tylko walczą. Może nie w milczeniu, ale w spokoju, w porządku, w porządku, który okazał się silniejszy od saskiego porządku, saskiego frankońskiego, bo to akurat z całej Rzeszy niemieckiej w ekspedycji generalnej rycerstwo razem z pogańskimi lucicami spotkało się w tym oblężeniu. To zrobiło wielkie wrażenie na kronikarzu niemieckim oczywiście upamiętnił to także piszący dla późniejszego polskiego księcia Bolesława Krzywoustego, anonim zwany Galen, I potem wejdzie do legendy, do opowieści o polskiej odwadze, jako pierwszy przykład może tak opisanej wspaniale odwagi militarnej rycerstwa bolesławowego. Wejdzie do literatury, choćby do opowieści o udałym Walgierzu Stefana Żeromskiego z 1905 roku. Czy do jednej z serii wspaniałych powieści Karola Bunsza, Rok Tysięczny, z dodanym do niego opowiadaniem Obrona Niemczy. Potem mamy następny, 92 lata później, równie kanoniczny, można powiedzieć, przykład odwagi, który trzeba, kiedy omawiamy odwagę w polskiej historii, koniecznie tutaj przywołać odwagi w obronie swojego domu. To jest oblężenie Głogowa w 1109 roku. Podobna sytuacja. Król Henryk V, król niemiecki, potem cesarz organizuje ekspedycję generalną przeciwko niepokornemu księciu polskiemu Bolesławowi Krzywoustemu. I ta wielka wyprawa zatrzymuje się pod Głogowem, twierdzą grodem na Śląsku. Już samo nadejście ogromnej armii złożonej z rycerstwa z całych Niemiec, z Królestwa Niemieckiego budziło lęk, budziło właśnie ten naturalny odruch strachu, a może uciekniemy, no ich jest za dużo, są za silni. Bardzo pięknie o tym napisał mistrz Wincenty zwany kadłubkiem, wkładając w usta księcia Bolesława Krzywoustego jakby Zachętę do przezwyciężenia tego strachu, i warto posłuchać tych słów, które mistrz Wincenty, zwany kadłubkiem, wkłada w usta Bolesława Krzywoustego. Tak mówi o armii Henryka V. Olbrzymiego są wzrostu? Cóż z tego? Stoi niskie sitowie, a wysokie sosny obala sam ich wzrost. Tym bardziej bowiem ciążą do upadku, im wyższe są od innych. A więc pycha tych, co dzisiaj są silniejsi, wydają się silniejsi, będzie ukarana. Niezliczone jest ich mnóstwo? Na pewno słabi są ci, którzy bezpiecznymi czują się w tłumie. Mało bowiem sobie ufa, kto potrzebuje licznego towarzystwa. To jest wspaniała zachęta do odwagi. Nas jest niewielu, może mniej niż tych, którzy idą naprzeciwko nas. Ale to znaczy, że tym bardziej musimy zaufać w siłę swojej sprawy, w siłę, która wzmacnia nasze realne, może słabsze, ale za to występujące w słusznej sprawie siły. To jest pociecha, którą znów, sięgając ponad wiekami, można powiedzieć powtórzy później Zbigniew Herbert. No, lekcja, którą wielokrotnie będziemy odrabiali w historii. W raporcie z oblężonego miasta streszczają je słowa, iż obrońcom pozostaje krzepiąca wiedza, że jesteśmy sami. Tyle razy nam w historii to doświadczenie przyszło przerabiać, że byliśmy sami wobec silniejszego wroga, zostawieni przez sojuszników. Ale czy to znaczy, że trzeba się było poddać? Realiści, ci, którzy odrzucają, Pojęcie odwagi, tak jak rozumiał je Platon, tak jak rozumiał je święty Tomasz, powiedzą, że to błąd, że trzeba się było poddać. Skoro idą silniejsi na nas, skoro sojusznicy nas zdradzili, to należy po prostu poddać się temu agresorowi, który na nas idzie i ma więcej siły. Ale lekcja naszej historii jest inna. Właśnie ta którą podpowiada Niemcza, którą podpowiada Głogów. Głogów czyni to w sposób szczególnie wymowny. No nie dla wszystkich wymowny, jak wiadomo, pewnemu znanemu aktorowi trochę się poplątało i Głogów splątał z Cedynią. E, otóż pod Głogowem zdarzyło się to, co przypisał polskiemu rycerstwu pod Cedynią ów aktor, a mianowicie, kiedy obrońcy Głogowa rozpoczęli próbę negocjacji z królem, Henrykiem V, by wysłać posłów do księcia Bolesława Krzywoustego, który szarpał z tyłu, że tak powiem, w partyzancki sposób, oddziały króla Henryka, żeby wysłać posłów z pytaniem, czy mogą się poddać, no bo to jest ich pan, to jest reprezentant wspólnoty politycznej. I król Henryk zgodził się na wysłanie posłów, do Bolesława Krzywoustego przez obrońców Głogowa, ale kazał wydać sobie zakładników, dzieci obrońców, w tym dzieci głównodowodzącego obronu. Kiedy poseł od Bolesława Krzywoustego wrócił i powiedział, że trzeba bronić swojej wspólnoty politycznej, swojego honoru, wspólnej sprawy. To Henryk użył tych dzieci jako żywych tarcz. I rzecz nie polega na wykorzystaniu tego triku, który nie pierwszy raz i nie ostatni został w historii użyty, ale w reakcji obrońców, którzy przezwyciężyli naturalny instynkt ochrony własnych dzieci. Zdecydowali się bronić wspólnoty. Zdecydowali się wzbroń, bronić tego szerszego porządku moralnego, który tymi słowami streszczają dwaj kronikarze. Najpierw ten, który był bliższy tym czasom, był naocznym ich świadkiem, anonim zwany Galem. Pisze tak, lepiej będzie i zaszczytniej, jeśli zarówno obywatele, jak i zakładnicy zginą od miecza za ojczyznę, niż gdyby kupując hańbiony żywot za cenę poddania grodu, mieli służyć obcym. To jest wybór, bardzo heroiczny wybór. Nie od każdego mamy prawo go oczekiwać, ale czy mamy prawo potępić za to obrońców? Bez tego wyboru nie byłoby Polski tyle razy, bez tego heroicznego wyboru. Jeszcze mocniej wyraził to Tomisz Wincenty Kadłubek słowami: Lepiej, aby rodzice utracili potomstwo, niż żeby obywateli pozbawiono ojczyzny i gorliwie jest dbać o wolność, aniżeli o dzieci. Bardzo trudne słowa, bardzo wymagające słowa. Każdy rodzic jest w stanie sobie wyobrazić dramat tej sytuacji, a jednak wiemy z naszej historii, ilekroć rodzice posyłali swoje dzieci do walki o ojczyznę, kiedy sami już walczyć nie byli zdolni. To bardzo trudny heroizm, ale heroizm, odwaga, męstwo, które w naszej historii jest głębokim, jeżeli można tak powiedzieć, śladem wyżłobionym, śladem sięgającym właśnie roku 1109 obrony Głogowa. Przejdźmy teraz znów do tej drugiej formy obrony. Przepraszam, nie obrony, tylko odwagi. Odwaga w realizowaniu pewnej misji, misji chrześcijańskiego porządku. Ona nie musi być adresowana tylko na zewnątrz. Czasem ten porządek jest zagrożony wewnątrz naszej wspólnoty. Pierwszym patronem tak rozumianej misji i odwagi wykazanej w realizowaniu tej misji jest oczywiście święty Stanisław. A w każdym razie ten święty Stanisław, jakiego znamy z opowieści mistrza Wincentego, bo Anonim zwany Galem jest tutaj bardzo lakoniczny. Jako kronikarz piszący na zlecenie dynastii piastowskiej woli bronić, raczej dyskretnie, delikatnie racji króla, Bolesława Szczodrego. Ale ten biskup Stanisław, którego znamy, z relacji Mistrza Wincentego jest właśnie patronem i tak w takim znaczeniu musimy go przyjąć bo on został spopularyzowany przyjęty wizji kolejnych jeżeli można tak powiedzieć pokoleń Polaków wczytujących się w kronikę Mistrza Wincentego. Otóż jest to wizja kogoś kto przeciwstawia się władzy politycznej w swoim kraju władzy politycznej która zakłóciła ład moralny Chodziło o surowe karanie oskarżonych o zdradę rycerzy i nie tylko ich, ale ich rodzin, ich żon i ich dzieci. To zakłócenie porządku moralnego powoduje protest biskupa, protest, który kończy się jego męczeńską śmiercią. Znów bardzo niełatwa lekcja odwagi. Lekcja, wokół której spieramy się po dzień dzisiejszy, bo ktoś powie przykład nie Niemała część historiografii wokół tego tematu, spór świętego Stanisława z królem Bolesławem, dzieli się właśnie na tych, którzy uznają raczej winę, błąd wystąpienia przeciwko legalnej władzy biskupa. Ale przecież. Jeżeli przyjmiemy założenie, że istotą odwagi jest porządek moralny, jej związek z porządkiem moralnym, to ten wzór, ten obraz, który przedstawia święty Stanisław z kroniki mistrza Wincentego, na pewno jest pięknym wzorem odwagi w obronie misji chrześcijańskiej, obrony chrześcijańskiego porządku. Słabszych państwo nie ma prawa niszczyć, prześladować. To tak, jakby Państwo wprowadziło zachętę do aborcji, do zabijania najsłabszych? Czy tego rodzaju prawo byłoby zgodne z chrześcijańskim porządkiem moralnym? Bardzo jest to sprawa dyskusyjna, otwarta, sprawa, która na pewno każe zastanawiać się raz jeszcze nad związkiem między odwagą a porządkiem moralnym. Łatwiejsza znacznie sprawa. Sprawach, z którą bezproblemowo możemy skojarzyć wizję polskiej odwagi w historii, wiąże się z doświadczeniem, które przyjdzie po raz pierwszy do nas 9 kwietnia 1241 roku. Bitwa pod Legnicą. Tu już troszkę w nawiązaniu można powiedzieć do tej misji, którą prowadził Święty Wojciech w 997 roku wśród pogańskich Prusów. Tam była to misja, można powiedzieć, bezbronnego świadka chrześcijaństwa, ale poza terenem polskiego domu. Misja w tym sensie tylko ofensywna, nie militarna, ale wykraczająca poza polski dom, próbująca poszerzyć wspólnotę chrześcijaństwa. Tutaj natomiast, mówię o bitwie pod Legnicą, bitwie z mongolskimi najeźdźcami, mamy sytuację, w której spotykają się obydwa znaczenia odwagi. Obrona własnego domu. Tak, ponieważ najazd mongolski spustoszył już dużą część podzielonego zresztą na księstwa dzielnicowe domu piastowskiego. I staje, zatrzymuje się w tej ciągłej ucieczce, bo to też jak Hektor za Achillesem. Polskie rycerstwo ucieka przed Tatarami, sieją taką grozę, wiadomo, że są silniejsi jak Achilles. Prawie na pewno wygrają. Ale kiedyś trzeba się zatrzymać i trzeba stoczyć tę walkę. I przychodzi ten moment, no już jakby na zachodniej granicy piastowskich Włości, podlegnicą. Przy pomocy zresztą ochotników z rycerstwa z zachodu. Są i templariusze, są mniej liczni krzyżacy. Ale trzon tego wojska stanowi rycerstwo polskie. Ich Zwierzchni władca książę Henryk Pobożny, który ginie w tej walce. Jest symbolem ofiary poniesionej w walce na przedmurzu, w walce w obronie własnego domu, która jest jednocześnie walką w obronie chrześcijaństwa, całego, całej chrystianitas, całej Europy przed obcą, agresywną cywilizacją, która uderza od wschodu. Ta odwaga wtedy wykazana. Może być podważona tylko w jeden sposób. I tak bywa w naszej historii ze strony prześmiewców. Próbuje się przykłady oczywistej i sensownej odwagi, której nie da się z żadnej innej strony podważyć, próbuje się zakwestionować. Mówi się mianowicie, ale to było bez sensu. Przecież Mongołowie i tak zawrócili sami. To był trzeciorzędny zagon jakiś który nie miał wielkiego znaczenia. To nie była realna obrona ani Polski, ani Europy, po prostu umarł syn Genghis Khana i wódz wyprawy mongolskiej, wnuk Genghis Khana Batu zawrócił, żeby walczyć o władzę w centrum mongolskiego imperium. Otóż nie będę teraz powtarzał całej tej argumentacji, Historycznej, którą przypomniałem za innymi historykami, specjalistami od tej epoki, która całkowicie obala tę próbę prześmiewców. Nie, ta bitwa miała duże znaczenie dla zatrzymania impetu mongolskiego najazdu, bo przecież Batu Han szedł z jasnym rozkazem od zwierzchniego Hana Mongołów: ma pobić wszystko do oceanu, czyli całą Europę. Ma się zatrzymać, jak to się mówiło językiem wojskowych, na Rubieży Atlantyku, ale nie doszedł do niej. Zawrócił. Starł się w dwóch miejscach jego siły, jedne na Węgrzech, drugie pod Legnicą. W obu zwycięskie to były starcia dla Mongołów. ale w obu ponieśli także bardzo ciężkie straty. Nie mieli już impetu iść dalej. A więc. Obrona własnego domu i jednocześnie rola przedmurza europejskiego zostaje po raz pierwszy przyjęta razem, wspólnie w tej wielkiej ważnej bitwie pod Legnicą. Dlaczego komuniści podważali znaczenie tej bitwy i tej odwagi? Nie trudno zrozumieć z dwóch względów. Po pierwsze, Henryk Pobożny był pobożny. Zginął dla obrony wiary chrześcijańskiej. Po drugie, Hasło obrony na przedmurzu przecież powtarzać się będzie w naszej historii od bitwy pod Legnicą tyle razy, aż w roku 1920, do czego dojdziemy za chwilę, przeskakując nad epokami i zjawiskami, aż wróci szczególnie mocno w roku 1920, kiedy to skojarzenie z Legnicą będzie wracało na kartach wspomnień w dziennikach uczestników wojny obronnej przeciwko najazdowi bolszewickiemu w 20 roku. Komuniści tego nie mogli lubić, i dzisiaj spadkobiercy komunistów mówią, że takie bitwy jak ta pod Legnicą nie mają żadnego znaczenia, że to śmieszne, że to odwaga głupia, niepotrzebna, trzeciorzędna. Ta odwaga militarna, o której w kilku przykładach tutaj mówiliśmy, była konieczna, żeby Polska była, tak jak i żeby inne. Wspólnoty polityczne się ukształtowały. Wojny niestety towarzyszyły nam przez większość czasu naszej polskiej i europejskiej historii. A więc bez odwagi rycerzy, którzy starli się z zakonem krzyżackim pod Płowcami i bez tej odwagi, którą wykazali jeszcze liczniejsi rycerze pod Grunwaldem, Polska nie miałaby możliwości rozwoju. Zostałaby uduszona od północy, odcięta od Bałtyku przez zakon krzyżacki. Ale cnota militarna nie wyczerpuje, jeszcze raz to powtórzmy, znaczenia odwagi. Właśnie w związku z Grunwaldem przejawia się konieczność uwzględnienia drugiej formy cnoty obrony własnego domu niekoniecznie mieczem. Otóż, żeby zwycięstwo odniesione w polu, w starciu sił, w starciu odwagi militarnej, Miało charakter trwały, trzeba było wygrać walkę o dobre imię Polski. Wygrać inteligencją połączoną z wolą, z odwagą użycia tej inteligencji w śmiały sposób w starciu z kłamstwami, pomówieniami, z siłą kłamstwa, bo czasem kłamstwo wydaje się tak silne, tak obezwładniające, że wydaje nam się, no nie, lepiej już zrezygnować, skulić się, cofnąć. Przecież nie przezwyciężymy tej góry kłamstwa. Ale trzeba cofnąć się przed tym odruchem strachu i trzeba pójść śmiało naprzód bronić dobrego imienia własnej matki, własnej rodziny, własnej ojczyzny. I tak właśnie było z rycerzami, którzy pod Grunwaldem z mieczem w ręku, a pięć lat później na największym forum politycznym i duchowym, intelektualnym Europy. XV wieku na Soborze w Konstancji słowem bronili dobrego imienia Polski. Zawisza Czarny i Janusz Stuliszkowa, dwaj rycerze reprezentujący króla Władysława Jagiełły, towarzyszyli tam prymasowi Mikołajowi Trąbie, by bronić i także niezwykle ważnym uczestnikom intelektualnym tych obrad, przede wszystkim profesorowi mojego Uniwersytetu, Pawłowi Włodkowicowi, żeby bronić dobrego imienia Polski w starciu z propagandą krzyżacką, bardzo silną, bardzo skuteczną, zdolną odwrócić wynik realnego starcia militarnego. Kluczowe było zderzenie z propagowaną przez y, krzyżaków propagandową broszurą. W cudzysłowie oczywiście, bo to nie była w dosłownym sensie broszura, tylko manuskrypt. Jana Falkenberga, pismaka na usługach zakonu krzyżackiego, bardzo zdolnego pismaka, bardzo zdolnego do, do kłamstwa, który nazwał Polskę narodem bałwochwalców, czczącym swojego Bożka, króla Władysława, po to, żeby zdyskredytować oczywiście Polskę jako naród chrześcijański. To domaganie się potępienia broszury Falkenberga uznania jej za heretycką. Było tak konsekwentne, że w momencie, kiedy kończył się już Sobór, a nowo wybrany papież Marcin V nie chciał już zajmować się tą sprawą i chciał zamknąć Sobór 10 maja 1418 roku na osobistym posłuchaniu u papieża Marcina V, kiedy ten ogłosił, że nie potępi jako heretyckiej broszury Falkenberga. Zawisza Czarny i Janusz Stuliszkowa, dwaj rycerze, schwycili głównie swoich mieczy i powiedzieli, że będą ręką i gębą bronić Polski. Tak trzeba, ręką i gębą. Ręką, która trzymała miecz. Pokazali już siłę tego miecza obaj i parę tysięcy innych takich jak oni pod Grunwaldem. A teraz gębą, czyli słowem, byli gotowi to robić oni i zdolniejsi od nich w robieniu słowem. Profesorowie Uniwersytetu Krakowskiego. I tak właśnie trzeba. Jak o tym tyle kroć przekonywaliśmy się i przekonujemy. Choćby wtedy, kiedy powiedzmy występuje szef FBI w zeszłym roku i oświadcza, że Holokaustu dokonali naziści i ich wspólnicy z Niemiec, Polski i Węgier. No, przecież aż się prosiło, żeby wstał z grobu Zawisza Czarny i Janusz Tuliszkowa, i ręką i gębą potrafili odpowiedzieć temu wysokiemu, choć bardzo niemądremu, politykowi amerykańskiemu. To jest potrzebna forma odwagi: nie bać się kłamstwa, które nas spotyka. Kłamstwa, oczywiście, należy się bać wtedy, kiedy sami poniesięgamy. Ale kiedy nas spotyka, nie możemy się go bać. Musimy wyjść mu naprzeciw, odpowiedzieć mu prawdą, wspartą determinacją, wytrwałością w głoszeniu tej prawdy, w gotowości przeciwstawienia się nawet autorytetowi, który nie rozpoznał do końca porządku moralnego. Dlatego zdecydowali się nasi dzielni rycerze wystąpić przeciwko samemu papieżowi, bo papież w sprawach świeckich na pewno może się mylić i mylili się papieże, jak wiemy o tym z historii 270 już ponad papieży, często w sprawach świeckich. A ileż dzisiaj autorytetów niższych od papieża, pseudoautorytetów, celebrytów, straszy nas swoim autorytetem, byśmy nie odważyli się przeciwko kłamstwom żyrowanym ich, w cudzysłowie, autorytetem występować. Musimy ten strach przezwyciężyć, wyśmiać te autorytety, pokazać ręką i gębą, ręką i słowem, że prawda jest ważniejsza od autorytetu, który nie odnalazł się w porządku moralnym. To nie były wyjątki, zawisza czarny Janusz Stuliszkowa. Kolejne pokolenia polskich rycerzy potrafiły tak właśnie ręką i słowem bronić dobrego imienia Polski. W 1427 roku umiera Janusz Stuliszkowa. Ginie zawisza czarny, bohaterską śmiercią zresztą. I wtedy rodzi się, no można powiedzieć, przedstawiciel kolejnego pokolenia, Jakub Zdębna, jeden z wybitniejszych. Można tak powiedzieć, dyplomatów i pomocników króla Kazimierza Jagiellończyka w walce, tej, która nareszcie przyniesie pomoże Polsce. W wojnie trzynastoletni uczestnik wielu bitew. Tam ręką służył królowi. Ręką i słowem posłużył, kiedy w Czechach, w Pradze, znów pojawiło się oskarżenie pod adresem Polski i króla, że to jest banda podpalaczy, która chce tylko zdestabilizować swoich południowych sąsiadów, wysyła tam podpalaczy, żeby obalić króla Jerzego spodiebradu. I natychmiast pojechał tam Jakub Zdębna do Pragi, razem z drugim rycerzem, żeby zażądać, by ktokolwiek zechce powtórzyć to oskarżenie, stanął z nim do pojedynku. Nikt się nie odważył. Długo czekał w Pradze na daremno. Na powtórzenie tego kłamstwa pod adresem Polski. Tak trzeba, śmiało, pojechać do serca kłamstwa i tam rzucić wyzwanie temu kłamstwu. To doświadczenie kolejnych pokoleń, które gotowe były bronić dobrego imienia Polski ręką i słowem, warto uzupełnić, jakby. Przeciągając znów ten łańcuch pokoleń o moment, w którym umiera Jakub Zdębna w 1490 roku. Wtedy na Uniwersytet Krakowski zapisuje się Mikołaj Kopernik. On prezentuje inną formę odwagi. Taką, która niezwykle pomoże Dobremu Imieniu Polski, bo czasem najlepszą formą obrony Dobrego Imienia Polski jest Wzbogacić tę Polskę kulturowo, intelektualnie i materialnie. Tak, to jest także wspaniała forma obrony polskości. Ale Kopernik jest symbolem odwagi naukowej, odwagi, która jak długo pozostaje w pewnym ładzie moralnym, jest odwagą godną najwyższego uznania, podziwu. Bo tak jak ta idea misji. Chrześcijańskiej, którą reprezentował święty Wojciech i kolejne pokolenia Polaków, którzy w tę misję się włączają. Polega na tym, by wyjść z własnego domu, wyjść z własnego gniazda, wylecieć, bo nie można być cały czas w swoim gnieździe. gnieździe. W gnieździe chciałem powiedzieć, bo to przecież źródło słów nazwy pierwszej polskiej stolicy. Gniazdo jest po to, żeby w pewnym momencie go opuścić je opuścić, żeby wylecieć z niego. I tak spojrzał na doświadczenie ludzkości Mikołaj Kopernik, na Ziemię. Trzeba mieć odwagę, żeby wstrzymać słońce, ruszyć Ziemię. Kopernik miał też tę, można powiedzieć, najzwyklejszą formę odwagi militarnej, jako organizator i dowódca obrony Olsztyna w ostatniej wo wojnie z Zakonem Krzyżackim był po prostu dowódcą, militarnym dowódcą obrony tego bardzo ważnego na północnych kresach zamku przed Atakiem Krzyżackim. Sprawdził się także w tej dziedzinie odwagi. Ale przede wszystkim pamiętamy o nim jako symbolu odwagi, którą najpiękniej wyrazi dewiza medalu stanowionego po wiekach przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, za chwilkę jeszcze o nim powiem. Ozdobionego jedną dewizą, sapere auzo, to znaczy temu, który odważył się być mądrym. Tak, Mikołaj Kopernik jest symbolem Polaka, który odważył się być mądrym na skalę ogólnoludzką, poszerzając możliwości ludzkie, ale poszerzając w sposób, który zna tych możliwości ograniczenia ładem moralnym. Pamiętajmy swoje De revolutionibus orbius. Orbis Celestium dedykuje Kopernik papieżowi Pawłowi III. Wpisuje w porządek moralny chrześcijaństwa swoje odkrycie, które pozwoli kiedyś człowiekowi odlecieć z ziemskiego gniazda w kosmos. W naszej historii, oczywiście w kolejnych wiekach, przede wszystkim zapisuje się ta karta odwagi militarnej która potrzebna była, żeby obronić Wielką Rzeczpospolitą zagrożoną na Kresach przez Moskwę, a jeszcze częściej przez Tatarów. I o tym mówi przecież wpisana w naszą kulturę opowieść o odwadze obrońców kresowych Stanic. Opowieść, którą tak pięknie rozpoczynają wersy Jana Kochanowskiego, choćby ten na Sokalskie Mogiły. Tuśmy się mężnie prze ojczyznę bili i na ostatek gardła położyli. Nie masz przeć gościu, złe nad nami tracić. Taką śmierć mógłbyś sam drogo zapłacić. To jest najwspanialsza pochwała odwagi, odwagi w obronie ojczyzny. To jest odwaga godna zazdrości, mówi Kochanowski. I to samo mówi zaraz po nim Mikołaj Semprzażyński w, w swojej pieśni szóstej o strusie, który zabit na Rastawicy od Tatarów roku pańskiego 1571, który przypomina po prostu swoim czytelnikom, słuchaczom, że śmierć nikogo z nas nie minie, a piękna śmierć w obronie ojczyzny jest najbardziej godną zazdrości. Pisze tak: Jest śmierci na łożu. I tak pierzchliwego śmierci grzbiet jest odkryt, jak piersi śmiałego. Nie wydam swych przodków, za rzecz pospolitą upadnę, da Bóg znamienitą. To jest ten porządek moralny, w który wpisuje się odwaga strusia. No, paradoksalnie może naz, nazwisko nie pasuje do symbolu odwagi, ale wielu było strusiów, z rodu strusiów, rycerzy polskich bardzo odważnych. Nie wydać swych przodków, nie sprzeniewierzyć się temu dziedzictwu, które po nich otrzymaliśmy, i za rzecz pospolitą walczyć. Da Bóg znamienitą. To od Boga zależy, jaki będzie rezultat tej walki, ale moim obowiązkiem jest wziąć w niej udział, nie cofnąć się. I w sławie i cnocie, czyniąc dosyć z siebie, padł krwawy, gęstymi przywalon strzałami, godny syn ojczyzny, mężnymi sprawami. Tak pisze drugi wielki poeta z renesansu, początku baroku, Mikołaj Semprzażyński. By skrócić tę wizję do jednego symbolu, to jest symbol literacki. Longinusa pod Bipięty. Najpiękniej oddany na stronach Ogniem i Mieczem, i powtórzony w jednej z ładnych scen niezbyt udanego filmu Ogniem i Mieczem. Ta scena akurat należy na pewno do najpiękniejszych, ten rycerz Maryi i rycerz Polski, który ginie z modlitwą na ustach w walce z przeważającą siłą tatarskiego wroga. To jest ta misja na przedmurzu i jednocześnie obrony polskiego domu. Ta misja, której innym wielkim symbolem jest Stanisław Żółkiewski hetman wielki koronny, wiemy, zwycięzca. Moskwy w najwspanialszym zwycięstwie w historii polskiego oręża w bitwie pod Kuszynem, który dziesięć lat później już jako starzec staje przeciwko najazdowi tureckiemu. Przeczuwając śmierć pisze wtedy do żony. Tak było i tak będzie. Aby prawość i sława narodu naszego nie zginęła, Pan Bóg Wszechmogący dopuszcza utrapienia by ciało w wojnie hartować i umysł zaprawiać do dzieł rycerskich. Toż ja stary i na usługi Rzeczpospolitej już niezdatny, a Pan Bóg Wszechmocny da, że i syn nasz, miecz po ojcu wziąwszy, na karkach pochan zaprawi. Syn nie zaprawił, syn nie był szczególnie wybitny, ale prawnuk, Jan III Sobieski, okazał się sprawny w tym dziele rycerskim. W którym poległ Stanisław Żółkiewski pod cecorą, zasłaniając odwrót sam, zasłaniając odwrót swoich wojsk. Ta potrzeba osłony przed coraz silniejszym przeciwnikiem i słabnące możliwości obronne Rzeczpospolitej w kolejnych dziesięcioleciach XVII wieku i już na początku XVIII wieku ujawnią potrzebę. Odwagi cywilnej. Odwagi cywilnej, jaką trzeba było mieć, żeby powiedzieć, że Rzeczpospolita wymaga reformy. To odwaga czasem nie mniej potrzebna od tej militarnej. Pierwszy miał ją w takim skutecznym wymiarze Stanisław Konarski, ksiądz Stanisław Konarski, pijar, który rzucił hasło. Złamania szkodliwego już w tym momencie, kiedyś dobrego, kiedyś pięknego, ale w XVIII wieku w rękach obcych dworów i służących ich magnatów, fatalnego liberum veto. To właśnie wezwanie do obrony niepodległości, która wymaga reformy wewnętrznej, wymagało od Stanisława, przepraszam, powtórzyłem słowo, było Wyzwaniem dla Stanisława Konarskiego, by okazać tę wielką odwagę cywilną w starciu z obrońcami, fanatycznymi obrońcami liberum veto, których zwycięstwo mogłoby przynieść nie tylko klęskę, ale i hańbę Rzeczpospolitej. I właśnie za tę odwagę przekonania, umiejętnego, bez opluwania swoich przeciwników, bez mówienia, że są zdrajcami, że są. No, ludźmi niepełnosprawnymi, umysłowo tak to ujmijmy, ale spokojną perswazją potrafił swoją odwagę cywilną przekuć w reformę. Reformę, którą przygotował swoim dziełem o skutecznym rad sposobie. I dlatego zasługuje i na ten medal, który na jego cześć właśnie wybił Stanisław August Poniatowski, Sapere Auso, temu, który odważył się być mądrym, i zasługuje na naszą pamięć, na absolutnie konieczną wzmiankę w każdej historii polskiej odwagi. Nie mniej od rycerzy spod Grunwaldu, Cecory czy Wiednia. Ale było już późno, a wrogowie byli już na tyle silni, i na tyle agresywni, że reforma nie wystarczyła. Trzeba było wykazywać w jeszcze większym stopniu niż wcześniej heroiczną odwagę obrońców Rzeczpospolitej przed coraz silniejszym, potężniejszym i bardziej bezwzględnym przeciwnikiem. I taką niemal desperacką odwagę w starciu z silniejszym, postawę Hektora, który zatrzymuje się w swoim odruchu ucieczki przed Achillesem, nie bardzo szlachetnym zresztą Achillesem. Po raz pierwszy zademonstrowali na wielką skalę, bo 200 tysięcy ludzi brało udział w tym przedsięwzięciu, konfederacji barscy. I to właśnie znów pewien cytat, który pozwolę sobie przytoczyć, bo wydaje mi się szczególnie piękny, wymowny. Cytat, który oddaje ducha żołnierzy wyklętych. Lepiej niż może jakikolwiek tekst samych żołnierzy wyklętych. Bo to była sytuacja taka sama. Cały kraj pod okupacją obcą de facto. Rządzili rosyjscy ambasadorowie. Na ich usługach wojsko formalnie polskie Król formalnie polski. I pisze tak. a Raczej mówi do swoich żołnierzy, imć pan Pułaski do żołnierzy przed samą bitwą. Mówi tak: Oto dzień, w którym zwyciężać mamy lub umrzeć, tu czas wymierzy nam szczęście lub nieszczęście. Oto my, co święte zamysły. Bo sami najlepiej chęci nasze znamy, nieinteresowne, a samym tylko prawidłem Boga i Ojczyzny miarkowane, przedsięwzięliśmy, teraz za zbójce, łotry, buntowniki, złoczyńce, zgoła za ludzi na wszystkie występki wyuzdanych, bez sądu osądzeni. To oni są piersi nazwani wyklętymi, oni są piersi wyklęci konfederaci barscy, ścigani jako zbójce, łotry, buntowniki. Bez władzy potępieni jesteśmy. Dlaczego obierajmy albo haniebną, okrutną tych czasów nagrodę cnoty, śmierć przez kata, śmierć przez strzał w tył głowy mieli do wyboru żołnierze wyklęci, albo przez rycerską na placu dzielność. Już żeśmy dość pod uciążliwym nieprzyjaciela jarzmem jęczeli. Czas by sromoty z imienia naszego zetrzeć plamę, a cudzym narodom okazać, żeśmy Polacy. My giniemy, ojczyzna żyje. My żyjemy, ojczyzna ginie. To jest istota tego przekonania odwagi. Jeżeli my się nie narazimy, to ojczyzna może zginąć. Jeżeli my wybierzemy ucieczkę, to może nikt nas nie zastąpić. My musimy spróbować podjąć tę walkę, żeby ojczyzna żyła. Czas, by sromoty z imienia naszego zetrzeć plamy, a cudzym narodom okazać, żeśmy Polacy. Tak trzeba pokazać, że Polska bez walki do grobu nie zejdzie, że będzie walczyła, że nie da się wtłoczyć do rosyjskiego imperium bez podniesienia swojego mieczem podtrzymywanego weta nie jednego, ale zbiorowego weta. Żyjemy w Ojczyźnie, niech też Ojczyzna żyje przez nas, ponieważ jej całość teraz na gardłach naszych i krwi naszej zależy. Ale dałby Bóg nieszczęściem naszym, kupić Ojczyźnie szczęście jej. Idźmy naprzeciw widocznej śmierci, straciliśmy wszystko dla Boga Ojczyzny, straćmy i życie, które nam zostaje. Niechotem wie daleka potomność, że jeżeli Ojczyzny bronić nie umieliśmy, wtedy umrzeć za nią umieliśmy. Wy zaś, którzy zdrowie wasze nad wiarę i wolność szacujecie, kiedy pewnie sił waszych pomocą utrzymać życia naszego nie chcecie, chciejcie szpieszliwą ucieczką niestrasznej nam przyspieszyć śmierci. To jest patos odwagi żołnierzy wyklętych. Patos rzeczywiście okazany przez niejednego z konfederatów barskich. I to ten patos był jedną z najpotężniejszych sił mobilizujących do tej wielkiej reformy, jaka przyjdzie potem, po klęsce Konfederacji Barskiej. Kompletnie nie rozumie historii Polski ten, kto przeciwstawia konfederatów reformatorom Sejmu Wielkiego. Nie byłoby reformy Sejmu Wielkiego bez odwagi i poświęcenia okazanego przez tysiące konfederatów. Pamiętajmy zresztą, że jakby zwornikiem między tymi dwiema grupami jest biskup. Krasiński, biskup Kamieniecki, faktyczny wódz Konfederacji Barskiej i jednocześnie niezwykle ważny, aktywny uczestnik Sejmu Wielkiego. A więc przychodzi ta reforma, przychodzi zmiana prawa, które przestało służyć Rzeczpospolitej i dobru wspólnemu, a zaczęło służyć dobru magnatów. U nas też taka sytuacja jakby się powtarza. Ona się powtarza periodycznie. Prawo w pewnym momencie przestaje służyć dobru wspólnemu, zaczyna służyć tylko silniejszym. Wtedy trzeba je zreformować. Wtedy jest czas na reformę. O tym wiedział, o tym mówił Stanisław Konarski, o tym mówili Staszicz, Kołątaj. I tak doszło do reformy. Do reformy uwieńczonej dziełem Konstytucji 3 Maja. Tej, która wymagała odwagi cywilnej. Ale ona nie wystarczyła. Bo można uchwalić najpiękniejsze prawo, nic z tego nie wyniknie, jeżeli nie obronimy tego prawa. Cnota cywilna musiała się złączyć z cnotą militarną. Wojska Katarzyny wkroczyły w rok po uchwaleniu Konstytucji 3 maja i trzeba było obronić tę konstytucję. I Polscy żołnierze stanęli do tej obrony dzielnie pod wodzą królewskiego bratanka, księcia Józefa Poniatowskiego. I właśnie po bitwie stoczonej Podzieleńcami na Wołyniu 18 czerwca, bitwie, w której zadano ciężkie straty wojskom rosyjskim nacierającym pod wodzą generała Herkulesa Morkowa. Król postanowił 4 dni później, 22 czerwca, nadać order Virtuti Militari. On wtedy miał charakter takiego owalu, jeszcze nie był krzyżem. Później zostanie zamieniony na krzyż. Kapitułą tego orderu byli pierwsi, Oficerowie, piętnastu ich było, za bitwę pod Zieleńcami. Niestety, król równo miesiąc po ustanowieniu Orderu Wirtuty Militarii przystąpił do Targowicy. On nie wykazał tej cnoty militarnej. Miał cnotę, wcześniej bardzo ważną, odwagi cywilnej, której wystarczyło mu do przeprowadzenia dzieła reform. Nie miał dość tej cnoty odwagi cywilnej, nawet by przeciwstawić się swojej patronce cesarzowej Katarzynie II. Uległ jej perswazji, że wszystko stracone, że trzeba przystąpić do targowicy. I tak zostanie w doświadczeniu polskim, w czasie rozbiorów, potrzeba odwagi okazywanej, tej odwagi w obronie polskiego domu, który został zajęty, zabrany, nowych form obrony tego domu. Odwaga emigracji najpierw. Tak, to nie jest ucieczka, tylko emigracja, która zaczyna się już od 1792-3 roku, po przegranej wojnie z Rosją, po przystąpieniu króla do Targowicy. Zaczyna się nasza emigracja polityczna, już nieprzerwana właściwie. Wcześniej były oczywiście jej zawiązki, ale ta, ta stała historia polskiej emigracji zaczyna się od tego momentu. Wraz z nią przychodzi forma legionów, tam formowanych, żeby z ziemi włoskiej do polskiej przyjść. To o tym przecież, o tej odwadze mówi nasz hymn narodowy. Trzeba przejść przez Wisłę, przez Wartę, jak Czarniecki przez Morze. Trzeba wielką wytrwałością w tej odwadze obrony polskiego domu z zewnątrz. Domu, który trzeba dopiero odzyskać, odwojować, trzeba wykazać. Ale emigracja. Nie jest tylko szkołą odwagi militarnej i politycznej, ale jest także, zwłaszcza ta wielka emigracja po powstaniu listopadowym, fenomenalną szkołą odwagi kultury. Polska, szukając drogi do swojego domu, zbudowała najsilniejszą na świecie kulturę. Tak, kultura romantyczna Polska była najsilniejsza na świecie. Takie było jej przekonanie. Tych, którzy ją budowali, Mickiewicza słowackiego Chopina, wiedzieli, że nie może być od nich nikt lepszy, żeby Polska zatriumfowała. Dlatego Mickiewicz odważył się rozmawiać jak z równym, może nie mając racji. Chodzi mi teraz tylko wyłącznie o to poczucie siły z papieżem. Dlatego to Chopin był najbardziej podziwianym przez innych kompozytorem, sam wśród swoich współczesnych nie miał powodu nikogo bardziej. Podziwiać. Dlatego Słowacki napisał, że tym są wśród innych polskie duchy harde, że swoje weto na wspak światu kładą. Trochę niedokładnie, ale blisko cytuję króla ducha Juliusza Słowackiego. Ta zdolność rzucenia weta całemu światu, to jest siła kultury polskiego romantyzmu. Odwaga. Odwaga tego rodzaju. Bez tej odwagi nie byłoby Jana Pawła II, który przyjmuje brzemię, przewodzenia światu, brzemię następcy świętego Piotra, rozumianego w heroiczny sposób. Odważniejszy niż nie jeden z jego poprzedników i, no cóż, można już powiedzieć, nie jeden z jego następców. To jest ta odwaga wynikająca z wielkości doświadczenia polskiego, w którym trzeba mierzyć siły na zamiary, a nie zamiar podług sił, bo tak myślałem, czytając wspaniałą, piękną książkę Papieża Benedykta, wspaniałego, genialnego, mądrego teologa, że to niezwykle mądry człowiek, który mierzy zamiar podług sił, inaczej niż jego poprzednik, i tylko ten do niego mam pretensje. Mówię to po to tylko, by zilustrować tą właśnie cechę odwagi polskiej, która często jest poczytywana za szaleństwo, a bez której polskiej kultury najsilniejszej by nie było. Ona wyrażała się także w pewnej korespondencji z realnie podejmowanym w tym samym czasie, kiedy powstawały największe dzieła właśnie Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Krasińskiego, Norwida, odwagą ofiary z życia. Takich Polaków, którzy tę odwagę w obronie polskiego domu przejawiali w konspiracji. Pierwszym tutaj wspaniałym przykładem jest wielki major Łukasiński. Założyciel Towarzystwa Patriotycznego, który 46 lat spędzi za to w więzieniu. Ciężkim, jednoosobowym więzieniu, w izolacji. I kiedy. Sześć lat przed śmiercią dostanie możliwość zapisywania swoich myśli, pierwszych spacerów, Zapiszę wtedy takie słowa. Sto razy orężem Polaki mogą być zmuszeni do posłuszeństwa i sto razy powstawszy, walczyć będą z powiększonym zapałem za swoją niepodległość, dopóki nie zostaną wolnymi. Te słowa rzucił Carowi Aleksandrowi już drugiemu, który łaskawie pozwolił mu na spacery. I te słowa, które wyrażali nie tylko polscy konspiratorzy, ale i konspiratorki, że wspomnę choćby Ewę Felińską, zesłaną Matkę Świętego Arcybiskupa Warszawskiego, późniejszego zesłaną za udział w konspiracji nad rzekę Opna, Syberii, czy narzeczoną Stanisława, Szymona Konarskiego, głównego twórcę konspiracji na Litwie, Emilię Michalską, fenomenalnie odważną w śledztwie. Takich polek było wtedy wiele, bardzo wiele, dając przykład tego bohaterstwa, które inspirowało właśnie moc polskiej kultury romantycznej tamtego czasu. Ostatnim takim spoiwem tego doświadczenia ofiary heroicznej, odwagi przypieczętowanej tą ofiarą, była śmierć pięciu przywódców powstania styczniowego na warszawskiej Cytadeli 5 sierpnia 1864 roku. I znowu ta odwaga przez nich wykazana z Romualdem Traugutem na czele, można powiedzieć, no głupi byli. Całe to powstanie styczniowe głupie było. Tak mówią prześmiewcy, tak jak o bitwie podlegni. Są przecież bez sensu. Tylko pół żartem powiem, zupełnie na marginesie. Jak... Trudne do skojarzenia czasem są konsekwencje tych głupich polskich powstań. Rosja przez Powstanie Styczniowe sprzedała Alaska. Tak. Każdy badacz historii finansowej Imperium Rosyjskiego wie, jak tragiczną zapaść finansową stworzyła konieczność utrzymywania 200 tysięcznej armii przez kilka lat w Królestwie Kongresowym. To skusiło. Ministra finansów Rosji ówczesnego do tej bardzo skądinąd mało korzystnej transakcji sprzedaży Alaski za 6 milionów 700 tysięcy dolarów Stanom Zjednoczonym. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby Rosja miała w 20 roku nadal Alaskę. Może więcej ludzi na świecie mówiłoby dzisiaj po rosyjsku, także na półkuli zachodniej. Może by się czuli z tym dobrze, ale czy Polska by była? Ale nie o tym mówię. Mówię o innym związku ofiary najodważniejszych powstańców styczniowych ze zwycięstwem, nie z absurdem tylko z sensem. Bo 5 sierpnia 1914 roku równo 50 lat po egzekucji na Cytadeli Józef Piłsudski zebrał swoich ochotników Wolności Polskiej w Oleandrach w Krakowie, by przedstawić im na apelu potrzebę raz jeszcze walki o tę wolność i wyszli następnego dnia o świcie z Oleandrów walczyć. Garstka ich była, 144. I oczywiście sami niepodległości Polski nie wywalczyli, ale odważyli się na ten czyn, który był znów inspiracją dla wielu, że można przełamać to poczucie pogodzenia z zaborami, że może lepiej zaciągnąć się do armii rosyjskiej, austriackiej, niemieckiej, wyzabijać nawzajem w tej wojnie. Oni pokazali, że można Rzucić swój los na stos, prawda? To była ta odwaga, która zainspiruje innych. Ta odwaga, która przyniesie ostatecznie zwycięstwo w XVIII roku. I bez tej odwagi, znów powiem, żeby przeciwstawić się tym niemądrym bardzo ludziom, a czasem ludziom o złej woli, którzy przeciwstawiają trzy dobre polskie powstania, czy dwa dobre polskie powstania, tym niemądrym, antyrosyjskim polskim powstaniom romantycznym, szaleńczym. Nie byłoby ani powstania Wielkopolskiego, ani powstań śląskich, gdyby nie tradycja powstań XIX wiecznych, tych przegranych, tych heroicznych. Ci, którzy szli walczyć o Polskę na terenie Wielkopolski w grudniu 18 roku, wszyscy inspirowani byli przykładem powstańców listopadowych i styczniowych. Nie porwaliby się do tej broni, gdyby nie było tego zapisanego w polskiej kulturze duchowej. I oni odnieśli zwycięstwo. Zwycięstwo, które było także zwycięstwem powstańców listopadowych, styczniowych, kościuszkowskich, konfederatów barskich. Ono zostało odniesione właśnie w listopadzie 18 roku, właśnie w grudniu 18 roku w Wielkopolsce i w kolejnych powstaniach śląskich, które przywróciły Polsce dużą część Górnego Śląska. Wiemy, że ta potrzeba odwagi. Kumuluje się znów w powiązaniu obrony polskiego domu z obroną Europy w sierpniu roku 20. Mówiliśmy już o tym, jak wracają te reminiscencje bitwy pod Legnicą. Bez tego wzoru odwagi powstańców, odwagi militarnej i poczucia wielkości polskiej kultury, której się służy, te 900 tysięcy powołanych wtedy pod broń polskich żołnierzy, w większości chłopów, rozbiegłoby się do domu przecież dezercja. Jest możliwa, pokazali to żołnierze Armii Imperium Rosyjskiego w 17 roku. Rozeszli się do domów, potem zebrali ich bolszewicy w Armię Czerwoną znowu. Można było uciec, zejść z frontu, przejść na stronę bolszewików, ale oni walczyli w ogromnej swojej większości bohatersko przeciwko najazdowi bolszewickiemu i zatrzymali go. Pokazali odwagę w setkach tysięcy przykładów indywidualnych. Symbolem tej odwagi jest polskie termopile, bitwa pod Zadwórzem. 17 sierpnia 20 roku na przedpolach Lwowa, gdzie młodzi ochotnicy ze szkół lwowskich, ci, którzy być może wcześniej jeszcze dwa lata walczyli w obronie Lwowa przed zajęciem go przez ukraińskich niepodległościowców. Ci młodzi ludzie stanęli do obrony swojego miasta i zatrzymali na kilkanaście godzin impet armii Budionnego. Na 340 ochotników, 318 zostało wybitych szablami przez budionnowców. Ale zatrzymali budionnego. To nie była bezsensowna rzeź z punktu widzenia obrony Lwowa. To była krwawa, bezsensowna rzeź z punktu widzenia tych, którzy jej dokonali. Ale do Lwowa nie zdążyli, zatrzymali się. Lwów został obroniony, a wraz z nim Rzeczpospolita Budionny nie zdąży na pomoc Tuchaczewskiemu pod Warszawą. Termopile nigdy nie jest bezsensowne. Westerplatte nigdy nie jest bezsensowne, bo to najczęściej nam się kojarzy z polskim Termopile. W 1939 roku znów trzeba było tę odwagę wykazać. I ta odwaga została wykazana niezależnie od tego, czy będziemy się upierali przy tej pięknej wizji Stanisława Różewicza i Jana Józefa Szczepańskiego, że to Major Sucharski stał na jej czele, czy przy tej bardziej historycznej wizji, że po ulegnięciu no, atakowi padaczki 2 września przez majora Sucharskiego, to kapitan Franciszek Dąbrowski przejął obronę, dowództwo nad obroną. Ale ta obrona stała się symbolem polskiej odwagi, polskiego trwania, polskiego oporu, który inspirował później następnych do tej virtuti militari, do tej cnoty militarnej objawionej na tylu różnych frontach, w tylu różnych miejscach, że nie sposób, nie czas ich później tutaj wyliczać to ona zainspiruje podobnie jak drugi symbol tej odwagi w obronie polskiego domu, wykazany we wrześniu przez kapitana Raginisa pod Wizną. I tak samo jak próbowano wyszydzić w nowym filmie obrońców Westerplatte, tak samo Gazeta Wyborcza próbowała zohydzić postać kapitana Raginisa, czyniąc z niego niemal jakiegoś pijaka, który w pijanym widzie prowadzi wojnę z dwiema dywizjami Guderiana, po czym przypadkiem strzela sobie w głowę. Można próbować tak zohydzić każdy przejaw polskiej odwagi, polskiego domu, każdy przejaw, ale jest to sprzeczne z historią, z prawdą historyczną. Prawda o polskiej odwadze inspirowała tych, którzy przyjęli dumne miano żołnierzy wyklętych. Nie będę ich historii opowiadał, Państwo ją znacie. Przypomnę tylko te najbardziej znane nazwiska. Pułkownik Aleksander Krzyżanowski major Hieronim Dekutowski-Zapora, major Bolesław Kontrym-Żmudzin, major Zygmunt Szyndzielarz, Łupaszko, podpułkownik Stanisław Kasznica, dowódca Narodowych Sił Zbrojnych, Jan Rodowicza Noda i tak dalej, i tak dalej, aż do Witolda Pileckiego, aż do generała Emila Fildorfanila, aż do Danuty Siedzikówny-Inki i do innych bohaterów, których ciała teraz odkrywamy. Kiedy przechodzę, już wiem, że mówię za długo, bardzo Państwa przepraszam, ale nie chciałem pominąć żadnego z wydaje mi się ważnych fragmentów naszej historii. Tylko pozwolę sobie nawiązać już krótko do czasów nam współczesnych, właściwie, do czasu Solidarności, stanu wojennego. Jak wtedy próbowano znów wyszydzać tę odwagę, mówiąc o warcholstwie, o. O śmieszności tego polskiego oporu, o braku jego znaczenia. Ale myślę, że mamy dziś aktualne symbole odwagi. Oczywiście największy, najbardziej oczywisty, ten, który towarzyszy nam tutaj, w tym kościele, w tym miejscu. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Największy, formalnie już usankcjonowany autorytet człowieka odwagi, polskiej odwagi, odwagi w obronie moralnego ładu i polskiego domu jednocześnie. I mamy postać Anny Walentynowicz. Poddanej takiemu kuszeniu, to opublikowane kiedyś było ten stenogram z rozmowy z Anną Walentynowicz przy jej zwalnianiu z internowania przez pułkownika służby bezpieczeństwa, majora, przepraszam, który mówi. No widzi pani, nazwisko Wałęsy jest, będzie w każdej encyklopedii. A pani nazwiska nigdzie nie będzie. I ona odpowiada, że to w ogóle jej nie interesuje, czy będzie jej nazwisko w jakiejś encyklopedii, czy nie. To nie jest jej temat. Ona, tak jak Inka, oczywiście nie musiała wtedy płacić tej ceny, ale ona chciała, żeby można było o niej powiedzieć, że zachowała się jak trzeba tylko tyle, nic więcej. Żeby ci, na których jej zależy, mogli to powiedzieć czyli jej dzieci, jej wnuki. Ten sprawdzian, sprawdzian odwagi, przez pryzmat, czy może użyjmy innej metafory w lustrze ładu moralnego, jest sprawdzianem którego w oczywisty sposób nie zdaje pseudo-bohater Solidarności, Lech Wałęsa. I dlatego, niezależnie od tego, jak jest dzisiaj w encyklopediach, w naszej historii, w naszych sercach, w kolejnych pokoleniach będzie miejsce dla wzoru odwagi, jakim jest błogosławiony ksiądz Jerzy Janna Walentynowicz przede wszystkim. I oczywiście wielu innych, także tych o mniej znanych imionach i nazwiskach. Trzeba pamiętać, wracać w naszej refleksji nad znaczeniem odwagi we wspólnocie do tych zasad, które poznawaliśmy, przypominaliśmy na początku, wspominając słowa sprzed 2400 lat zapisane przez Platona w jego dialogach. Dzisiaj widzimy jak Przewrotnie, w imię odwagi, o której mówił Fryderyk Nietzsche, odwagi transgresji, łamania wszelkich wartości, są ideolodzy, którzy mówią, że używając do tego kobiet, że kobiety są jak dom mogą bronić tego swojego domu przed nieproszonym gościem, którym jest dziecko. Mogą go wyrzucić, mogą go zabić. Są odważne dzięki temu, pokazują swoją odwagę. Mówią ci ideolodzy któremu legają niektórzy. To fałszywa odwaga, która nie zdaje egzaminu, nie zdaje sprawdzianu tego lustra porządku moralnego. To jest wyłącznie odwaga niszczenia porządku moralnego. Odwaga, która polega na zakłóceniu zmysłu moralnego przez nie strach, ale przez pokusę przyjemności nade wszystko. To, na co zwracał uwagę Platon i Arystoteles. Nie tylko strach niszczy, podkopuje naszą prawdziwą odwagę i zdolność jej użycia w dobrej sprawie, ale także gotowość wybrania w każdej chwili przyjemności. Myślę, że warto podsumować i tak spróbuję to uczynić. Słowami, które także padają w Lachesie Platona, gdzie Nikiasz, jeden z uczestników dialogu, mówi, iż odwaga polega na stawieniu czoła strasznym rzeczom, które mogą przyjść. To jest odwaga, którą musimy mieć w sobie, widząc, ile zła nas otacza i jak to zło jest agresywne, jak sięga po nasze także dusze. Musimy wykazać tę odwagę w walce ze złem tak agresywnym, tak wzbierającym także w naszej rzeczywistości, z pokorą, jaką przynosi pamięć, o której także mówił Platon, że doskonałe rozeznanie ładu moralnego ma tylko Bóg. A my możemy i powinniśmy próbować się do Niego zbliżać. Z odwagą przeciwstawiając się złu. Bardzo Państwu dziękuję.